Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, kolejny raz już widzimy się w grze Brotato. No i cóż, tak, z tego cóż, więc powiedzmy cóż. Żeby było więcej cóż w tym krótkim momencie, kiedy mówię cóż. Ale tak, teraz tak już poważnie, no widzimy się w Brotato i dziś podjąłem bardzo ciekawą decyzję, że na nasz przebieg na poziomie pierwszym zagramy kryptydem. Czyli bardzo ciekawym jajkowym ziemniakiem, który ma więcej drzew. Zdobywamy materiały i expa za każde drzewo, które przeżyje. Regeneracja zdrowia lepsza za każde drzewo, które żyje. Prędkość ataku za każdy unik, ale za to mam bardzo mały zasięg. Brak dosłownie lifesteala i mało materiału z wrogów, więc tak, bierzemy i powiedzmy, że zagramy sobie czymś dosyć, powiedzmy, spokojnym i mocnym teoretycznie, więc nóż. I jak mówię, jedynka. Tak więc dobra. Zrobiono co trzeba. I trzeba teraz robić stabis. Czyli inaczej mówiąc, dzigać wszystko, co podejdzie. I to dosłownie, nie żartując, dosłownie wszystko. Gdyż na kryptydzie, podobnie jak na paru innych postaciach chyba też, istotne jest, żeby zdobyć tego jak najwięcej. Każdy pojedynczy wróg po prostu może być tym, co jest najcenniejsze dla nas wszystkich. Dlatego, że bardzo mało dostajemy z pojedynczego wroga, więc no, rozumiecie. I regeneracja HP czy wyobrażenie. Pójdźmy na razie wyobrażenie, aż tak chyba nie potrzebuję się stresować tym wszystkim i tak. Wieżyczka, fajna sprawa, ale jest ryzyko, że będzie nam niszczyła drzewa, więc odpuśćmy sobie, weźmy to. I kosa błyskawic może też skakać po drzewa, więc nie. I tak, wiem, że może dla was to się wydawać dziwne, ale... A, wybaczcie, to wszystko. Wow, dwa cięcia w przeciągu dosłownie paru sekund. Wiecie co, to już jest rekord, nie wiem czy 4 czy ile cięć. Masakra. Tak, czy się weźmiemy jeszcze to i idziemy. Tak, na pewno będziemy musieli zdobyć więcej jakichś fajnych broni. Pytanie tylko jakich. Bo kwestia naprawdę jest nieciekawa pod tym względem, że muszą to być takie, które gwarantują dobre damage'a. Jakieś fajne synergie, co najważniejsze. Nie będą ryzykować się tym, że będą niszczyć drzewa, bo... Nie będę was okłamywał. Każde jedno drzewo może być tym, co decyduje o tym, że przeżyjemy. I co my tu mamy? Prędkość ataku. Cześć na unik. Bardzo fajne, bardzo cenne. A w tym przypadku wezmę szansę na kryta. Nóż. Weźmy też to i nożyce. Na razie je zablokuję, ale nie jestem już taki pewien. A. Weźmy to. Czemu by nie? No i to też zablokujmy. Jeszcze jedna rolka, bo czemu by nie? Dobra, starczy tego. I tak. Kryptyd. Tym razem z dwoma noszami. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Obrażenie bazowe zdecydowanie lepsze. Na krytyku też dużo piękniejsze, bo widzicie, krytyk już bije 30. Co prawdopodobnie jest aż nadto na poziom pierwszy, bo no nie ukrywajmy. Z każdym kolejnym będzie coraz gorzej, coraz trudniej. I tak. Nie, nie, nie! Kryptyd, zostaw drzewo. W ogóle chyba przydałoby się tutaj włączyć celowanie manualne, bo pan tam, że istnieje. W ten sposób byłaby jeszcze mniejsza szansa. Nóż. Dobra, weźmy to, co mi tam szkodzi. Szansa na unik za pancerz, pomyślę. Szczęście zobaczenia, pomyślę. Świnkę decydowanie. I... Nie wiem, jak z tymi narzucami nadal. Nie, chyba nie będą potrzebne. Więc lećmy dalej. Trzy noże. Dużo więcej szansy na sukces. Zobaczymy, jak pójdzie. No cóż, ostatnio na zerówce z tym najbardziej podstawowym jajkowym ziemniakiem się udało. Dla tych, którzy nie pamiętają odcinka poprzedniego albo go nie widzieli. I dlatego też jesteśmy teraz znowu na poziomie pierwszym. I szczerze byłoby to dla mnie zaskoczeniem, gdyby znowu się udało, bo zazwyczaj moje podejścia wygrane, jakkolwiek się zdarzają, to jest jedno na kilka podejść. Chociaż okej, ostatnio to nie będę też kłamał, gram głównie na piątce. W sumie chyba teraz tylko na piątce ostatnio, a nie prawie tylko. Jak sobie prywatnie coś klikam, więc jest zdecydowanie trudniej jeszcze i na zerze, jedynce i tak dalej. Ale hej, kto wie, może naprawdę uda się zrobić dwa wygrane przebiegi pod rząd. A przez dwa wygrane pod rząd mam na myśli dosłownie pod rząd. Bo pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem
Nie ruszałem Brotato. Głównie z prostego powodu, jakim jest to, że po prostu, no, nie miałem czasu. Musiałem zajmować się ważniejszymi sprawami. A teraz, no, wsiadłem, akurat mam te przysłowiowe dwie godzinki czasu, żeby to wrzucić, to się tym zajmę. Chociaż to przysłowiowe, jak mówię, przysłowiowe dwie godzinki, bo w rzeczywistości to mam połowę tego czasu może? Nie, połowa to też byłoby przesadzone w drugą stronę. Ale powiedzmy, że mam jakieś 90 minut max wolnej chwili, więc jak już mam, to wykorzystam w pełni, jak mogę. Kolejny nóż. Nożyczki. O, a czemu nie weźmy? Tam jakaś synergia będzie z tymi nożami. I teraz co tu mamy? Pszczoła. Lepsze nożyczki. Okej. Okay. Jest znowu ta kosa błyskawic. Nie, nie, nie. Jak nożyczki jeszcze mogę zaakceptować, tak nie, kosę. Kosę nie. Dobra. I zobaczmy, jak teraz sytuacja wygląda. 22, 30, 30, no piękne. Piękne krytyki tutaj robimy. Nadal trochę... nie jest to wymarzony damage. Najłatwiej tak chyba byłoby mi to określić. Ale no, jest ładny. Prawie żeśmy zmarli tam. Chyba będę musiał podinwestować trochę w leczenie, jak tak teraz myślę. Bo w sumie to co, jak my nie mamy żadnego sposobu na leczenie. No dobra, teoretycznie jest ta regenerka od drzew, ale no nie zawsze mamy drzewa, żeby one nas ratowały. Więc nie, nie! Jełopie! Nie morduje się drzewek! Nie tym ziemniakiem! Tym jajkiem. W sensie teoretycznie są ziemniaki, ale praktycznie to idzie temu do jajek. Zawsze powtarzam i weźmy. Weźmy te dwie rzeczy, niech już będzie i tak. Pomyśl o tym, bo szybkość wrogów jest wredna, no ale 12 HP, czy 15 HP. Kusząca propozycja. To mogę też wziąć, po czym by nie. No i idziemy na kolejną falę. Boże niebazowe 16, 15 chyba na nożyczkach, bo teoretycznie 16 powinniśmy mieć na nożach. Chyba nożyczki krytują za 30, nasze noże za 40. Pewien nie jestem. Ale za to, to czego jestem pewien, to to, że siódma fala, a przebieg nadal jest zadziwiająco prosty. Więc ciekawe, siódma fala i siódma minuta. Nawet chyba przed końcem siódmej minuty skończy się siódma fala. Więc nie będzie idealnie ósmej fali na ósmą minutę, chyba że długo by się działo w sklepie. Ale nie, chyba nie ma sensu tak robić. Tak, tak, chyba nie ma sensu. Po prostu róbmy co trza, jak trza. I powinniśmy to ugrać. I dobra. 12% obrażeń ogólnie. Albo 6% wersji, więc nie, weźmy 12 ogólnie, żeby rozwalić ten minus do obrażeń, który mieliśmy. I teraz tak, 4 na krytyka stracimy, ale zyskamy mnóstwo innych rzeczy. Biorę, to też wezmę. Przelosowujemy ciasto, nie wiem, czy warto? To mogę w sumie wziąć. Dobra, weźmy też to ciasto, czemu nie? I jednak tego obcego pożegnajmy, nie jest aż tak potrzebny. Pojedyn ciasto i takie coś, dobra. No to let's go! Idziemy na falę ósmą i... Okej. Fala ósma była w 8 minucie. Nawet nie musiałem próbować. Ale po 8 minucie, więc nie chodzi o to perfekcyjnie, ale tak, nadal 8 minuta, no i tam 30 chyba 9 sekunda była, jak się fala ósma zaczęła. Pewnie nie jestem. Za bardzo skupiłem się na innych rzeczach, żeby zwracać uwagę na takie istotne elementy, jak to, w której minucie zaczęła się ósma fala. I podobne. No cóż. A cóż, nie wiem, czy jest więcej do powiedzenia o tym wszystkim. No, naprawdę nie wiem, czy jest. Ale za to jest do powiedzenia coś ciekawego na inny temat. Naprawdę nie mogę doczekać tej kooperacyjnej aktualizacji. Mogę powiedzieć, że mam już potencjalnie, może nawet dwie osoby, które zgodziłyby się ze mną zrobić materiał koopowy, więc jej. Może wiesz, nie będę musiał samotnie siedzieć tutaj, kiedy będzie nowa właśnie ta wersja. Definitywnie, mniej wrogów zawsze jest bardzo mile widziane. Tutaj wysłane życia za takie rzeczy, no oczywiście, że tak. Te nie są potrzebne. I idźmy dalej. Więc... tak. Może naprawdę jak nastanie ta chwila wiekopomna, to się uda.
I żeby nie było, jedną z tych osób jest siostra, oczywiście, bo siostra, no, zawsze pod ręką. Zawsze irytująca, zawsze obecna. Nie da się od niej uwolnić. Ale inne osoby, które mam tutaj zapisane sobie tak, w cudzysłowie, że się zgodziły, czy mogą się zgodzić, to mogę powiedzieć, że są poniekąd kanałowymi legendami z pradawnych czasów, zanim wszędzie byłem znany jako Gwiezdny Klucz, poza samym Starkiem. Jeszcze z czasów, kiedy nie mówiłem Starki, ja mówiłem w ten głupi sposób Starkej. Żeby nie było, nadal obie sposoby mi się jak najbardziej podobają, czy tam nadal oba sposoby akceptuję. Bo Starkej to tak jak na początku mówiłem, bo tak nie pasowało po prostu, czy coś. Ale Starki jest bardziej poprawny i jakoś tak do tego przywykłem. Więc tak, o nie, tego nie chcemy. 7 na krytyka. Zdecydowanie wystanie życzenie. Max HP. 4 walki wręcz. Albo przynajmniej nie, no, 4 walki wręcz jest lepsze. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Połączmy. I weźmy sztylet złodzieja. No, okej. Ten epizod to już oficjalnie rekord dzisiaj jakieś w kwestii cięć. Nie będę tego unikał. Kolejny kameleon weźmy. Szybko tutaj załatwimy, co trzeba. Nie, nie, definitywnie nie. To zablokujmy, bo czemu nie. Za pancerz można to teoretycznie wziąć. Nożyczki. Jak trzeba będzie, to połączymy właśnie kolejne noże i weźmiemy te nożyczki. Inne rzeczy? Nie, nie blokujemy niczego. Fala kolejna, 10. No i teraz mamy już poślizg prawie 2 minut, jeśli chodzi o fala do minuty. Ale spokojnie, może nadgonimy w późniejszych falach. To będę uważał, że nie potrzebujemy niczego szczególnego. Więc walczmy, róbmy rzeź, jakkolwiek by tego nie nazywać. Po prostu grajmy. I w sumie co mnie zastanawia, co też trochę smuci, nie znaleźliśmy ani jednego przedmiotu o nazwie drzewo. Wyobraźcie sobie, co by to było, gdybyśmy, no, zdobyli kilka. Cała plansza byłaby w drzewach, po prostu cała plansza w drzewach. Byśmy byli nieśmiertelni od tej regeneracji drzewowej. Nawet jeśli byśmy chcieli, byśmy mogli je przynajmniej częściowo rozwalać dla ten... No, dla owoców czy skrzynków. I może to nawet nie jest taki głupi pomysł, żeby ostatecznie część drzew właśnie eliminować. Ale w tym momencie, w tej oto chwili, jakoś nie jestem przekonany co do takiego pomysłu. Więc zamiast tego lepiej skupić się na oszczędzaniu drzew i zajmowaniu się innymi sprawami. Teraz tak, 12% obrażeń, czy może 3 na krytyka? O... Na krytykę daną ładną 40. Ja, jako osoba, którą jestem, no, muszę mieć ładny wynik. Więc tak, nożyczki. To możemy wziąć definitywnie, pancerza. No nie chciałbym zmniejszać, ale zaryzykujmy i definitywnie to będziemy brać, żeby mieć nożyczki już na 4. I okej. Okay. Chyba wszystko zrobione. Ewentualnie szybkojewa pszczoła, bo czemu by nie. No i lecimy. Fala 11, później 2 minut już ponad. Ale nadal jest szansa, że to jeszcze jakoś ugramy. Więc tak. Grabiamy co się da, jak się da. I miejmy nadzieję, że sobie poradzimy z tym wszystkim. Chociaż na razie nic nie wskazuje na to, by miało być inaczej. No, może poza tym, że mamy chyba ujemny pancerz delikatnie. Definitywnie będę musiał trochę podbudować pancerza, jeśli będzie okazja. Obrażenie mamy teoretycznie mniej więcej satysfakcjonujące. Szczęście może niskiej. Powiedziałbym, że chciałbym jeszcze trochę wyższe, żeby dostawać więcej rzeczy z pokonanych wrogów, ale no, jest, powiedzmy, w granicach na cokolwiek się przydaje, a ledwo przydatne. Więc jest git. I tak, chyba teraz najbardziej potrzebujemy pancerza. Jak tak myślę, pancerza i może dodatkowej regeneracji. Czy więcej max HP w sumie, nie wiem, które bardziej. Weźmy pszczółkę, weźmy nożyczki. Pomyślę nad okularami. Nie. Oj, to zdecydowanie, tak. Pomyślę o tym. No i tak, to tyle? A, no to tyle. Więc, no. Ja, trzeba lecieć. 12 fala. Zacząłem tam te 14. 40, czyli prawie 3-minutowe już opóźnienie. Ale co, ja to będę komentował takie rzeczy, po prostu skupmy się naprawdę na graniu.
na obserwowanie, jak te wspaniałe kośmity chcą nas unicestwić, ale my jakimś cudem jesteśmy w stanie się opierać przy użyciu. I tutaj to akurat rozumiem, nóż wojskowy czy jakieś noże, które używają jacyś łotrzykowie, złodzieje i tak dalej, ale nożyczek. Nadal mnie zastanawia, jakim cudem nożyczki są taką skuteczną bronią. W sensie, okej, mniej skuteczną niż noże zwykłe czy nóż złodziejski, ale nadal są skuteczne. Zaskakujące. Nie będę naprawdę temu nigdy zaprzeczał, bo po prostu no nie jestem w stanie zaprzeczyć. To jest takie wow. No i dobra, a może się liczymy w tym rogu, w tym kącie, bo to jest takie dla mnie najlepsze. I mam to. Udało się. Żyliśmy, więc 12% obrażeń. I tak, wiem, że mógłbym przelosować, ale nie ma po co. Weźmy to. Zaryzykuję. Definitywnie to trzeba będzie wziąć tutaj, jak będzie. I teraz już preferowałbym iść w rzeczy bardziej defensywne, bo nasza ofensywa jest wystarczająco mocna, jestem prawie pewien. Wystarczająco mocna, przynajmniej na tę chwilę. Jakbym 30 parę tak sobie na zwykłych ciągnięciach, to jest dobrze, tak. Definitywnie to jest dobrze. I okej. Wybaczcie, żebym cicho przez chwilę, ale stwierdziłem, że nie, mam już tego dosyć i nie robię kolejnego cięcia. Po prostu stwierdziłem, że w ciszy mikrofon będzie szybciej, łatwiej. I no, widzieliście cały przebieg, nie było przerw, nie było cięć. Widzieliście wszystko, co się działo. I teraz tak, szybko ze szczęścia. Na tym etapie już niech będzie. W przypadku krytyk. Jakkolwiek niski, tak, krytyk, to definitywnie tak. Teraz tak, ogrody tak, to tak, to tak. Zejdź nas na nic, więc przelosujmy raz i idziemy na kolejną falę. Jest to numer 14 i pojawiają się teraz te dziody. Okej. Nie ukrywam, pamiętam, że pierwszy raz się z nimi spotykam, miałem takie, o Jezu, jakie to irytujące, czemu to istnieje, nie chcę tego. Czasem na wyższych poziomach, jak poznałem tych, którzy się wykrywają z jaj i potem... Oj, atakują, mam takie, czemu ich zastąpili? Oni byli tacy fajni, tęsknię za nimi. Jeśli oni nadal na wyższych poziomach występują, ale są naprawdę dużo rzadsi, co jest ciekawe. Po części rozumiem czemu, ale z drugiej strony nadal potrafią zirytować, potrafią być zagrożeniem, więc... no, mogliby ich zostawić, szczerze. I niestety drzewo wyeliminowane. Niedobrze, 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 ekran się przyciemniał, co jest sygnałem tego, że mam bardzo niski stan HP-ków. Okej. Okej. Nie. Gwiezdny kluczu, nie pozwól, żeby ci ubili twojego ziemniaka. Przeżyjesz. Dasz radę. Wierzę w ciebie, gwiazdo kluczu. Wierzę w ciebie. Dałem radę. Dobra, dałem radę. Zobaczmy, jak ogólnie sytuacja finansowa. Nie najlepiej, więc weźmy po prostu to, co jest ważniejsze. Ogród i blizny kupimy kiedy indziej. Przy czym prędzej najpierw zakupiłbym ogród, bo jednak dam taki pojedynczy ogródek gdzieś tutaj ukryty. Może być tym, co będzie nas ratować, przez to, że będzie wypluwał sobie te owocki. Będzie tragedia, przybiegnę do niego, zależy od tego jednego owoca, czy dwa, czy ile on tam zdąży wypluć i się okaże, że ola Boga, przeżyłem, czy coś, no. Ale na razie nie będę może takich głupot gadał i na takich rzeczach się skupiał. Prędzej skupmy się na tym, co jest najistotniejsze, czyli na dziganiu naszymi nożami, nożyczkami wszystkich zebranych tu wrogów w celu przetrwania fali i przezwyciężenia poziomu pierwszego. To jest dobry pomysł. Chyba przez przypadek unicestwiłem drzewo. Ale jak już mówiłem, takie rzeczy będą się zdarzać. Nawet teraz celowo unicestwiłem te dwa drzewa, licząc na owoce. Pierwszego, jak widzieliście, wypadła skrzynka. I szansa na unik, ale bonus do wszystkich innych rzeczy. Let's go. Szybkość niech będzie. Oczywiście, że to wezmę.
Przelosujmy. Camelon, tak. O, dobra. Idźmy po prostu dalej, nie ma co się zastanawiać, co zwlekać. Te dziady są bardzo irytujące. Jeśli nie mylę, chyba wzmocnienie właśnie tych pozostałych, ponieważ się świecą na czerwono, więc lepiej ich eliminować zawczasu. Czy mówię, wydaje mi się, bo no, nie mogę zagwarantować takich rzeczy po prostu. Aż tak się nie znam na wrogach. To mi nawet nie pamiętam, jak oni się nazywają. Bo mają jakieś takie oficjalne nazwy, ale nigdy się nimi nie interesowałem. Więc chyba będę musiał zajrzeć do tej sekcji, która tam jest, jeśli chodzi o to, gdzie są nazwy, bo chyba jakaś była. A jeśli nie, to nie wiem skąd wiem, ale to akurat mogę powiedzieć, że chyba jeden z wrogów, tych podstawowych, nazywa się Weak Boy. Dosłownie Weak, czyli słaby po ingliszu. I nie Boy, czyli taki ciepszy chłopak, tylko B-O-I, czyli tak jak memicznie się mówi na chłopczyka. No więc tak, ciekawostka na temat Protato. O, i teraz do obrotu tu mamy uniki. Tak obniżą sobie uniki, że definitywnie trzeba podbijać je przy każdej okazji. Wybaczcie, nożyczki dobrze mi służyły jeszcze, ale no, nóż ważniejszy, tak? Tak. Nie stać, więc przelosujmy. O, definitywnie może być. I lecimy na kolejną falę. Dziab, dziab, dziab. Po sprawie, dziab, dziab, dziab. Po sprawie, dziab, dziab, dziab. Po sprawie. Takie rozwiązania to ja lubię. Szybko, prosto i na temat. Mhm. Tak, dokładnie. HP-ki nie wyglądają najlepiej, ale powoli się regenerują. Definitywnie szukam czegoś z pancerzem. To jest jedyne, co tam zostało. Uniki i pancerz. Już nic innego nam nie pomoże w przetrwaniu. Jeszcze max HP teoretycznie, ale no. Nie wiem, czy jest warto skupiać się na zakupywaniu max HP. Na pewno nie lepiej nadgonić z pancerzem, który teoretycznie dosyć zaniedbałem przez ten przebieg. Co widać po tym, ile nam biją. Co tutaj jest naprawdę wysokim wynikiem, natomiast na piątce to jest taki wynik, powiedzmy, normalny, albo nawet wręcz niski, bym powiedział. Dobra, przeżyliśmy. Falę 17. O, nie, tego nie biorę. Drogie to. Niestety, jestem zmuszony odmówić. Nożyczki. Trójka. A, dobra, 29, tu mamy 36. Ten jest trochę szybszy i ma większą szansę na krytykę. Ja sobie myślę. Połączmy po prostu te i weźmy to. Pancerza szybkość, definitywnie. Musimy to wziąć. To też musimy wziąć. Ale też po tej fali. A, jeśli chodzi o bliznę, może odpuśćmy. I tak, priorytetem będzie tutaj ziemniak, rzecz jasna. A co dalej, to się zobaczy. To jest to fala 18, co sugeruje, że zaraz już będziemy mieć po sobie całą rozgrywkę. Albo przeżyjemy, albo zginiemy. I tak, ziemniak na pewno będzie dobrym wyborem, bo daje bonus do wszystkiego, co istnieje. Drzewo oczywiście przyspiesza generację drzew. No, nie! Nie wierzę. Kurczę, blisko było. Blisko było, a mówiłem, że będzie mnie gryzło to, że pancerza nie wziąłem. No cóż. Porażka. Ale tak czy inaczej, mamy prawie 24 minuty i na tym zakończymy odcinek. Jakoś było to dosyć długie podejście, to wydaje mi się, że ma to sens, żeby więcej nie robić, więc w związku z tym też, no, to by było na tyle, jak powtarzam. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani z tego, jak to wygląda. I tak, w następnym epizodzie nadal poziom pierwszy, ale jaką postacią, jakim ziemniakiem, jakim jajkiem, nie mam pojęcia. Wy to zasugerujcie i jak zwykle tylko przypominam, możecie sugerować dowolnego z tych, które jeszcze nie przeszły żadnego poziomu trudności. Bądź w ostateczności jestem skłonny też się zgodzić na tego, który przeszedł zerówkę, a nie przeszedł jedynki. Więc no, to już naprawdę wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem, więc no, po prostu trzymajcie się i hej, hej!